miał niezwykły dar do tworzenia muzyki filmowej. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich działających niemal na przestrzeni całego XX stulecia. Był autorem muzyki poważnej, ale także muzyki filmowej. Autorem, kompozytorem do słynnego przeboju Baby Ach te Baby. Profesor Roman Palester, wybitny polski kompozytor skazany na 30 lat komunistycznej cenzury. Profesor Roman Palester to wybitny polski kompozytor, w czasie II wojny światowej więziony przez Niemców na Pawiaku, cenzurowany i szykanowany przez komunistów. Swoje gruntowne wykształcenie muzyczne zdobył w konserwatorium we Lwowie, w klasie fortepianu Marii Sołtysowej, uczennicy Karola Mikulego, spadkobiercy spuścizny Fryderyka Chopina, ale także Teodora Leszetyckiego, u którego warsztat swój doskonalił sam Ignacy Jan Paderewski. Już jako bardzo młody kompozytor otrzymywał nagrody za swoje dzieła. I tak muzyka symfoniczna z 1930 roku odniosła ogromny sukces podczas Międzynarodowego Festiwalu Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Londynie. Wariacje na orkiestrę kameralną z 1935 roku otrzymały pierwszą nagrodę konkursu Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej. W latach 30. komponował również wiele muzyki filmowej, teatralnej i radiowej. Współpracował z takimi wybitnymi twórcami polskiego kina jak Józef Leites, Aleksander Ford, Leon Schiller czy Juliusz Osterwa. Jego muzyka towarzyszyła takim filmom jak Młody Las, Róża, Ludzie Wisły, Dziewczęta z Nowolipek. 20 filmów wydaje się niewiele, ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, że 13 filmów powstało przed II wojną światową, no jest to pokaźna liczba, zważywszy na stan ówczesnej kinematografii. Nie, tylu filmów nie nagrywano co dzisiaj. Ale jakże są to doskonałe dzieła i połączone jeszcze z muzyką Romana Palestera, która w idealny sposób dopełnia obraz. Był autorem jednej z najbardziej znanych polskich piosenek, kompozytorem muzyki do słynnego przeboju Baby Ach te Baby. W tym czasie udzielał się też bardzo aktywnie w środowisku muzycznym. Od 1936 roku pełnił funkcję sekretarza, a następnie w latach 38-39 wiceprezesa Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. Niestety czas II wojny światowej również dla kompozytora był bardzo trudny. W 1940 roku przez około 6 tygodni był więziony na Pawiaku, a podczas Powstania Warszawskiego zaginęło większość jego partytur. Po II wojnie światowej niemal do końca życia przebywał na emigracji we Francji. Po wyjeździe kompozytora z kraju jego nazwisko zostaje usunięte z wszelkich polskich publikacji, a partytury wycofane z obiegu. Zarząd Związku Kompozytorów Polskich skreśla go z listy członków i zostaje zabronione wykonywanie jego muzyki. Przez ponad 20 lat był pracownikiem Radia Wolna Europa, kierownikiem działu kulturalnego. W jednej ze swoich pierwszych audycji z cyklu Muzyka obala granice powiedział: sztuka, aby była istotnie dobra i twórcza, musi być wiernym zwierciadłem niezakłamanej moralności i prawdy wewnętrznej. Zmarł w 1989 roku i został pochowany na cmentarzu Le Champeau w Montmorency. Uważany był za jednego z najwybitniejszych ówczesnych kompozytorów polskich, co potwierdzały liczne nagrody oraz wykonania jego kompozycji w kraju i za granicą. Zgodnie z ostatnią wolą, jego spuścizna powróciła do Polski.